Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku w tym roku. No raczej tak, no bo jakieś dwa dni zostały do Sylwestra, więc chyba raczej to będzie ostatni, tak jak wspomniałem. No i co, no tak zwyczajowo podsumuję po prostu rok, który dobiega końca. Jakoś tak zawsze to robiłem na tym kanale, więc w tym roku też to zrobię. Jaki ten rok był 2020, to no wszyscy wiemy, no trochę poświrowany, trochę nie tak, myślę, każdy sobie go wyobrażał. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No i jak to tutaj w moim przypadku wyglądało właśnie w tym 2020 roku? No muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę sam aspekt motocyklowy, no to tak szczerze mówiąc, to nie mam co za bardzo narzekać, bo i tych kilometrów zrobiłem trochę. Na Yamaha zdaje się 8000, na Kawasaki Z4, do tego jeszcze nie wiem, między 1000 a 2000 motocyklami wypożyczanymi, więc trochę tego było, jakby nie patrzeć. Tak jak już kiedyś wspominałem, ja też jakoś nie gonię tych wyników w kilometrach, wolę, tak jak mówiłem kiedyś, wolę trochę mniej kilometrów, a jakichś fajnych niż takich, no nie wiem, nazwijmy to bez sensu, chociaż takie też są czasami fajne, takie bezsensowne po prostu wyjazdy. No w każdym razie wiecie, o co mi chodzi. Chce mi się jeździć, to jadę. Jest możliwość wyjechania, to wyjeżdżam, tak jak właśnie i dzisiaj. No zima jest, ale jest dosyć łaskawa. Chociaż jakiś tam ponad tydzień przerwy miałem, więc prawie jakbym na nowo wsiadał na motocykl. Tym bardziej się cieszę, że się dzisiaj udało. Jakieś 5-6 stopni jest. Jutro już zaś ma być nie tak ładnie jak dziś, więc stwierdziłem, że jest okaza, jest okienko pogodowe, trzeba się wstrzelić, trzeba wyjechać i nagrać ten odcinek. A wracając to, co mnie jeszcze spotkało właśnie w tym 2020 roku, no to tak, zakupiłem tego bzyka, czyli już jakiś tam pozytyw. Drugi pozytyw związany z tym właśnie motocyklem to taki, że pojechałem nim na tor, więc to co chciałem spełnić od początku swojej przygody z motocyklami, czyli spróbować się na torze, to się udało właśnie w tym, powiedzmy, poświrowanym roku wykonać. No i wiadomo, jakieś tam pomniejsze rzeczy też ciekawe, fajne mnie spotkały, typu jakiś tam sprzęt, szczególnie chodzi mi tu o ubiór. No kask sobie kupiłem drugi, ten, który mam teraz obecnie na głowie, ten Bell. No kupiłem go przede wszystkim z uwagi na tą szybę fotochromatyczną, która, powiem, sprawdza się całkiem nieźle, nawet w sumie lepiej niż się spodziewałem. Można powiedzieć, że zastępuje wszystkie inne szyby, czyli jak mamy tego fotochroma takiego jak choćby w tym Bellu, no to nie potrzebujemy dodatkowych szyb. Kask sam sobie również jest dosyć przyzwoity, a jest to Bell Qualifier DLX. On jest trochę lepszy niż Qualifier bez DLX, bo ma tu takiego MIPSa, taki patent Bella, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo podczas wypadku. Ale to już tutaj z tym kaskiem się nie będę jakoś zagłębiał. Myślę, że no, jak będzie czas i chęci, to zrobię jakiś tam mini odcinek, może porównanie z K5, z AGV K5. A nie wiem, zobaczymy. No w każdym razie chciałem tylko wspomnieć, że spoko kask. Jeszcze w tej cenie takiej, powiedzmy, niewygórowanej, to całkiem to nieźle się wszystko razem prezentuje. No a kolejną fajną rzeczą, która wpada, to jest ta kurtka, w której teraz jeżdżę, czyli Dainese Tempest 2. Bardzo fajna kurtka, to jest naprawdę to, co ja chciałem mieć praktycznie na każde warunki pogodowe. Wiadomo, że jak przyjdzie bardzo ciepła pogoda, no to już nie jest tak świetna, no bo się jednak ugrzejemy w tym, bo to ma wszytą membranę wodoodporną, czyli jednak tutaj troszkę się można zapłocić. No ale od tego mamy inne kurtki typu mesh, ja też taką mam, wiadomo. Do tego te rękawiczki, też Dainese, też Tempest, także to mam z kompletu, w sumie spodnie też mam Dainese Tempest, czyli jestem cały skompletowany. Więc tak jak mówię, trochę rzeczy w tym roku wypadło. A co jeszcze ciekawego w tym roku było? No myślę, że tak, ale na pewno miejsca, które
udało mi się odwiedzić. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że nie samemu, tylko zazwyczaj z kimś. I właśnie to też fajne, że w tym roku no dosyć sporo kompanów miałem do jeżdżenia. Co jak wiadomo, jakąś tam dłuższą wycieczkę, dłuższą drogę jest bardzo fajne, bardzo sympatyczne. No zależy kto co tam lubi. Ja lubię jeździć i sam i z kimś, ale w taką dłuższą drogę to raczej chyba lepiej się z kompanem jedzie, mi się wydaje. Szczególnie jak się jeszcze ma komunikację typu intercom, no to rzecz w ogóle fajna zabawa. Więc tutaj pozdrowienia dla wszystkich moich kompanów z tego roku. Czyli tutaj mam na myśli Damiana, Łukasza, Daniela, Michała, z którym miałem okazję właśnie pojeździć. No do tego, tak jak wspomniałem, fajne miejsca się udało pozwiedzać. Czy to Czechy, czy Słowacje, czy u nas w kraju. No także, mówię, podkreślam, ten rok pod względem motocyklowym nie mogę narzekać, żeby on był jakiś zły. Może jedynie trochę mam niedosyt, jeżeli chodzi o jeżdżenie motocyklami tam powiedzmy wypożyczanymi. A to z tego względu, że jednak trochę się to pokiełbasiło. Trochę tych motocykli było mniej dostępnych, wszystko się to trochę później zaczęło. Taka sytuacja niepewna, więc trochę to tak, ja też może trochę przespałem. Chociaż w sumie jak tylko można było, to poszedłem się popytać tu i tam. Nie wszyscy byli chętni, albo po prostu motocykle, które mnie interesowały, nie były dostępne. No nieważne, w każdym razie, no powiedzmy, że troszkę, wiadomo, liczyłem, że więcej tych motocykli uda się sprawdzić. A udało się tyle, ile się udało, w sumie nawet nie wiem ile w sztukach. Ale czy to ważne? No nie do końca. Fajnie, że chociaż czymkolwiek mogłem pojeździć i tak się z tego cieszę, bo zawsze jest to jakiś tam dodatek do życia codziennego, więc nie narzekam absolutnie. Co do samego kanału, no to też jestem w miarę pocieszony tym, co się dzieje, w sensie to, co ja robię, to wiadomo, to ode mnie zależy, ale to, co tam, że tak powiem, z wami się dzieje, w sensie wasz odbiór tego wszystkiego jest całkiem pozytywny, więc tutaj też nie mam jakby zastrzeżeń do tego, ani nie mam ochoty, ani pomysłu nawet, żeby tu coś zmieniać. Wiadomo, że jeżeli będzie możliwość dołożenia jakiejś dodatkowej zawartości do tego kanału, no to jak najbardziej to będę robił, jeżeli coś przyjdzie mi do głowy, no i będzie na to czas i środki, i co tam jeszcze potrzeba. To wiadoma sprawa, nigdy się tutaj nie będę zamykał na jakieś nowe rzeczy, bo nie o to chodzi. Ale też nie mam zamiaru jakoś drastycznie zmieniać tego, co robię, bo raz, że mnie się to podoba w takiej formie, jakiejś tam powiedzmy niewymuszonej, nic, wiecie, nikt nade mną nie stoi z jakimś tam batem i mnie pogania, a wrzuć filmik, bo brakuje, a coś tam, a terminy, a musi się wszystko zgadzać. No nie, robię sobie to tak, jak mi pasuje i generalnie o to mi chodzi. Także tu bym się nie spodziewał jakichś wielkich fajerwerków w przyszłym roku. W ogóle nie wiadomo, co w tym przyszłym roku 21 się wydarzy. Także nic nie planuję. Wszystko będzie na bieżąco, no bo co mi z planów, jak później wyskoczy taki syf, jak wyskoczył w tym roku, więc po co się tu męczyć i planować. Wiadomo, że jakieś tam plany, no każdy chyba ma, ja też mam. Więc powiedzmy, na coś tam liczę, coś tam minimalnie planuję, ale to nie jest tak, że zdaję sobie to jako pewnik, więc zostawiam margines. Tak jak mówię, no trzeba troszeczkę zweryfikować to, co by się chciało, to, co się da, poskładać wszystko razem do kupy i co wyjdzie, to wyjdzie po prostu. No dobra, no to kończę ten odcinek jeszcze może pozdrowieniami. A co? Mój kanał to sobie wrzucę pozdrowienie, taką prywatę, nie? Nie no, tak sobie żartuję. Nie, ale pozdrawiam generalnie tutaj najbardziej ziomków z Wielkopolski, no, z którymi w tym roku nie miałem możliwości spotkać się na żywo, znaczy nie miałem możliwości, no jakoś tak się nie poskładało, tak to nazwijmy. Więc tu was, chłopaki i dziewczyny, pozdrawiam, albo dziewczyny i chłopaki, was pozdrawiam. Całą resztę ekipy i moich subskrybentów i człowieków od jeżdżenia wspólnego oczywiście też pozdrawiam, no bo jakby mogło być inaczej. No i wszystkie życzliwe osoby też pozdrawiam, a te nieżyczliwe też pozdrawiam w sumie.
Także pozdrawiam wszystkich, no cały świat pozdrawiam, o. No i dobra. No dobra, a już na samiutki koniec, co ja mogę? No mogę wam życzyć wszystkiego dobrego, żeby wam się te plany, jeżeli je macie, a na pewno macie, bo bez planów to tak chyba ciężko generalnie. No czy macie, czy nie macie, to życzę, żeby się wam spełniały marzenia, te małe, te duże, w ogóle wszystkie wasze założenia. No żeby to się działo, żeby to nie było, że coś z buta wam czy mnie wjeżdża i wszystko się sypie. No niestety tak bywa, ale właśnie dlatego wam życzę, żeby tak nie bywało i żeby się układało i tyle. No zdrowia, szczęścia, spełnienia, wszystkiego dobrego wam życzę, żeby się działo w przyszłym roku. No i dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony tak czy siak rok 2020. No i mam nadzieję do zobaczenia właśnie w 2021 roku. Tymczasem was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!